Dzień dobry, witam Was wszystkich na dzisiejszym wykładzie z cyklu Hack Your Career. Tematem dzisiejszego wykładu jest to, co widzimy tutaj na pierwszej stronie, czyli wprowadzenie do Service Mesh na przykładzie Istio. Ja pozwoliłem sobie skraść pierwsze 5 minut, natomiast główne pierwsze skrzypce dzisiaj będzie grał Przemek Golicz, który zaraz o sobie powie więcej rzeczy. Ja natomiast nazywam się Artur Skorupa i chciałbym Wam opowiedzieć przez te pierwsze 5 minut co nieco o naszej firmie, o naszym labie, o projektach, które robimy, no i przedstawić kilka spraw organizacyjnych. Jakbym mógł Przemek prosić dalej o slajd. Dobrze. Tu jest taka mapa, można powiedzieć, naszych wykładów. Jesteśmy mniej więcej w tej drugiej połówce już, na 11 maja. Jeszcze przed nami są dwa bardzo ciekawe tematy. Szczególnie ten ostatni, który się poniekąd może wiązać z tym, co mamy dzisiaj, bo tam powiemy nieco więcej, skupimy się na platformie Kubernetes, więc dzisiaj tak jakby będziemy też o tym mówić, może trochę już uprzedzam fakty. Natomiast zachęcam Was również do obecności na następnym wykładzie o WebSocketach, no i na tym ostatnim. Nasza strona jest, tak jak widzicie w linku, ja te linki jeszcze wszystkie Wam wyślę na czacie później, będę je co jakiś czas też tam odświeżał dla tych, którzy do nas dołączą. Strona naszego projektu jest tak jak widzimy na dole. Dalej. Ok. I teraz obiecałem Wam kilka słów o SAP Labs Poland. Co to jest? No, w skrócie można powiedzieć, że to jest centrum R&D firmy SAP, zlokalizowane w Polsce. Takich centrów na świecie jest kilkadziesiąt. Jest to około 20 paru, można powiedzieć. One się wyróżniają tym, że mamy w nich możliwość pracy, wykonywania różnego rodzaju pracy twórczej. Wykonujemy produkty, tak, z różnych branży, z branży commerce, z branży jakichś frameworków chmurowych, social commerce, e-commerce, jak tutaj widzimy. Także jesteśmy w stanie tworzyć te produkty, być ich ownerami, czy kreować też jak one mają wyglądać, prowadzić roadmapy tych produktów, wybierać technologie, więc tutaj no, praca R&D, czyli rozwój, badania, development i też później dalej w cyklu życia, wsparcie tego, ułatwianie adopcji klientów, czyli pozyskiwania jakichś klientów, jakichś różnego rodzaju rzeczy z tym związane. Więc bardzo ciekawa praca i też okazja dla każdego, żeby dobrze dopasować swoje preferencje, swoje umiejętności właśnie w tą naszą rodzinę labową tych naszych programistów. Mówiąc o programistach, no to są nie tylko tak naprawdę programiści, bo to są członkowie zespołów wsparcia, to są technical writerzy, to są project managerowie, to są menadżerowie, to są naprawdę różne role związane z tym cyklem wytwarzania oprogramowania. Także jest nas około 350 ludzi pracujących w labie, tak naprawdę od roku pracujących zdalnie. W przyszłości pewnie będzie to bardzo mieszany model, ale mniejsza z tym, jak będzie to wyglądać, natomiast najważniejsze jest to, że dajemy radę pracować niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, tak samo efektywnie, jak było wcześniej. Mamy do tego wspaniałe narzędzia, Zoomy, nie Zoomy, wszystko inne, więc tak naprawdę możemy się skupić na tym, co jest najfajniejsze, czyli na programowaniu w Go, w Javie, w Angularze, na pracy z różnego rodzaju chmurami, z Google, z AWS-em, z Azure'em, z wszystkim. Także bardzo fajne rzeczy. I tak naprawdę przykładem tego, co my robimy, jest dzisiejszy wykład, bo technologie jak Service Mesh, jak Kubernetes, to jest coś, co używamy w naszym produkcie. Akurat my osobiście tutaj z Przemkiem jesteśmy częścią zespołu, który pracuje nad produktem open source'owym, nazywa się on Kima, przez Y, Kima, gdzie właśnie te technologie są wykorzystane. I to jest też bardzo fajna sprawa, że możemy programować coś open source, jednocześnie pracować i zarabiać z tego pieniądze. Więc tutaj tak naprawdę no, jest to generalnie bardzo fajna sprawa. Dobrze.
Jeżeli byście byli zainteresowani też dołączeniem do naszej ekipy, no to też zaraz podzielę się linkiem do aktualnych ofert. Będą dwa linki, będzie jeden do całości naszych produktów, jeden będzie bezpośrednio do tego produktu, gdzie my jesteśmy członkami, więc zachęcam Was do tego. No i co? Możemy jechać dalej, myślę, Przemek. Okej. Dziękuję. Czym jest Aha, jeszcze jedną rzecz zapomniałem, jak zwykle. Przepraszam, przepraszam, Okej. jeszcze się wtrącę. W każdej chwili zadawajcie pytania na czacie. My te pytania będziemy zbierać i później będziemy na koniec mieli sesję Q&A, na której będziemy Wam starali się je zaadresować wszystkie. Przepraszam, już oddaję głos. Okej. Dziękuję, Artur. I myślę, że możemy zacząć. Zatem zapraszam do wysłuchania mojego wykładu pod tytułem Wprowadzenie do Service Mesh na przykładzie Istio. Może na początek kilka słów o mnie. Ja nazywam się Przemysław Golicz, pracuję w SAP Labs Poland w Gliwicach od gdzieś 1,5 roku. Obecnie jestem tam Cloud Native Developerem w projekcie Kyma i piszę tam oprogramowanie w Go, które działa na platformie Kubernetes i uwaga, korzysta z Service Mesha i jest uruchomiony w cloudzie. Wcześniej, przed dołączeniem do SAP-a, programowałem dużo w takich językach jak C++ i Java, ale teraz już tylko w Go. No, warto też dodać, że skończyłem też Politechnikę Śląską w Gliwicach na kierunku informatyka. I może na początek, zanim jakby zaczniemy w ogóle naszą opowieść, przyjrzymy się agendzie naszego wykładu. Po pierwsze, zanim w ogóle rozpoczniemy rozmowę na temat Service Mesha, chciałbym Wam opowiedzieć generalnie o tym, jakim problemem dla deweloperów aplikacji Cloud Native jest złożoność współczesnych aplikacji zbudowanych z rozproszonych mikroserwisów i jak te problemy doprowadziły właśnie do powstania idei Service Mesha i w jaki sposób ta idea pomaga deweloperom. Później opowiemy sobie parę słów na temat Istio w ogóle jako przykładowej i takiej najbardziej rozpowszechnionej implementacji Service Mesh. Na koniec przewidziałem krótkie demo, gdzie pokażę Wam jakieś takie podstawowe, w jaki sposób poruszać się po Istio. To nie będzie nic wyjątkowo skomplikowanego, także myślę, że dla każdego na każdym poziomie będzie to łatwe do zrozumienia. Tak jak mówił Artur, jeżeli mielibyście jakieś pytania, prosimy o zadawanie ich na czacie. Postaramy się odpowiedzieć na nie pod koniec spotkania, a na koniec niespodzianka, jest przewidziany dla Was quiz z nagrodami, żeby sprawdzić Waszą wiedzę. Więc zacznijmy od opowieści o tym, jak złożone są współczesne aplikacje Cloud Native. I wyobraźmy sobie taką nowoczesną, ambitną, wyjątkowo złożoną aplikację internetową, taką dzisiejszą. Może to być jakiś duży sklep internetowy, portal aukcyjny, czy może jakiś portal społecznościowy. I jest to aplikacja Cloud Native, czyli taka, która od początku do końca została zaprojektowana do tego, żeby działać w środowisku chmury publicznej. Czyli na infrastrukturze, którą dostarczają tacy prowajderzy jak AWS, Azure, może Google Cloud. Nasza aplikacja jest aplikacją rozproszoną, składa się z bardzo wielu mikroserwisów, czyli takich niewielkich jakby serwerów, które działają całkowicie niezależnie od siebie i komunikują się ze sobą poprzez swoje API. Każda z tych aplikacji, każdy z tych serwisów odpowiada za jakiś wydzielony obszar logiki w ramach naszej aplikacji. Przykładem takiego mikroserwisu może być jakiś serwis dostarczający na przykład rekomendacje filmów do obejrzenia na Netflixie albo nie wiem, jakiś implementujący jakąś część procesu zakupu w sklepie. W każdym razie we współczesnych takich aplikacjach możemy być pewni, że znajdziemy czasem setki, a nawet tysiące takich serwisów, które działają sobie razem. Każdy taki mikroserwis
funkcjonuje jako niezależny byt. Osobno działa i jest niezależny od innych serwisów. Jakiś team prawdopodobnie go osobno rozwija od innych, jest osobno testowany i osobno wdrażany na produkcję. Środowiskiem, w jakim działają nasze serwisy, jest platforma Kubernetes, co w aplikacjach Cloud Native jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem. W zależności od zapotrzebowania na usługi takich serwisów, aplikacja i platforma Kubernetes potrafi dynamicznie skalować w górę i w dół ilość jego kopii, tak żeby móc z jednej strony jak najlepiej obsługiwać ruch sieciowy, a z drugiej móc optymalizować koszty, bo w chmurze, jak wiecie, płacimy za zużywane zasoby. I na tym można by zakończyć opis naszej aplikacji, mówiąc, że to jest po prostu zestaw mikroserwisów, które dostarczają tam jakąś logikę biznesową, ale niestety okazuje się, że w tym opisie brakuje bardzo wiele istotnych elementów. Przyjrzyjmy się bliżej środowisku, w jakim funkcjonuje nasz zestaw mikroserwisów. I widzimy tutaj taki dosyć niewielki ekosystem aplikacji Cloud Native, bo okazuje się, że aby taki zestaw mikroserwisów mógł w ogóle działać na platformie cloudowej, być stabilny, bezawaryjny, musimy wyposażyć go w bardzo dużo dodatkowych jakby systemów, które służą tylko i wyłącznie do obsługi tej samej naszej aplikacji. Musimy bowiem być w stanie ten system uruchomić, skonfigurować, monitorować, utrzymywać w ruchu, upgrade'ować, a w razie problemów debugować. Nie możemy tutaj dopuścić do sytuacji, w której po prostu aplikacja się wyłączy, po prostu aplikacja musi działać, musi żyć i rozwijać się. I tutaj jakby tak przyjrzeć się, co potrzebujemy tak naprawdę, żeby nasze serwisy działały sprawnie, to może powiem o kilku takich systemach. To jest po pierwsze system agregacji logów, ponieważ serwisy mogą się pojawiać i znikać niezależnie, także musimy mieć jakieś miejsce, gdzie będziemy przechowywać nasze logi. Jakiś system, który będzie zarządzał cyklem życia naszych serwisów, czyli będzie je uruchamiał, włączał, wyłączał. System, który zapewni nam tak zwany CI/CD pipeline, czyli możliwość dostarczania i usuwania ze środowiska serwisów na żądanie. Systemy, które pozwolą nam skonfigurować środowisko sieciowe, w którym działają mikroserwisy, czyli zapewnią nam takie funkcje jak Service Discovery. Service Discovery to jest taki jakby wewnętrzny DNS dla mikroserwisów, pozwalający im ze sobą rozmawiać wzajemnie w ramach aplikacji. System, który zapewni rozłożenie ruchu sieciowego, czyli load balancing, jeżeli będziemy mieli wiele serwisów takiego samego rodzaju, to rozłoży równomiernie ruch sieciowy. Takie rzeczy jak konfiguracja circuit breakers, to jest taka funkcjonalność, która jest potrzebna do zapewnienia nam w sieci możliwości odłączenia błędnie działającego serwisu, tak aby nie zablokował on całego systemu. Musimy być w stanie też zapewnić monitoring, jak nasza aplikacja działa, czyli musimy być w stanie monitorować, jakie jest zużycie zasobów, jak funkcjonują serwisy, czy serwisy są zdrowe mówiąc, czy są po prostu sprawne. Musimy być w stanie zapewnić kwestie bezpieczeństwa dla naszej aplikacji, czyli musimy umieć uwierzytelniać użytkowników, zapewnić szyfrowanie ruchu sieciowego pomiędzy serwisami. Musimy umieć zabezpieczyć endpointy wejściowe i wyjściowe, gdyż musimy też umieć połączyć się z zewnętrznymi usługami,
Na przykład możemy skorzystać z jakichś serwisów sztucznej inteligencji dostarczanej przez chmurę Google'a. Natomiast musimy to zrobić w bezpieczny sposób. Musimy też być w stanie śledzić, być w stanie w razie potrzeby śledzić wywołania pomiędzy serwisami. Czyli musimy wiedzieć w razie czego, jaki serwis wywołuje, jak przebiega przechodzenie requestu od klienta poprzez serwisy. I tak naprawdę to jest tylko część takich systemów jest wiele, tu można ciągnąć to dalej. I wiele z tych wymagań, o których ja teraz powiedziałem, podpada pod tak zwane non-functional requirements, czyli jakby zestaw wymagań, które są wymagane które nasza aplikacja powinna spełniać, natomiast nie związany jest bezpośrednio z logiką biznesową samych serwisów, czyli tym, co nasze serwisy tak naprawdę ostatecznie robią. I aby można było aplikacji zapewnić te wszystkie funkcjonalności, o których ja teraz powiedziałem, mamy do wyboru kilka sposobów na to. Możemy skorzystać z serwisów, które są zapewniane przez prowajdera chmurowego, na przykład jakiś wewnętrzny load balancer albo DNS. Czasem też możemy zainstalować jakieś dodatkowe oprogramowanie na chmurze, które posłuży nam do obsługi monitoringu, a czasem też możemy skorzystać z jakichś zewnętrznych usług, na przykład do agregacji logów. Niestety to nie wszystko, bo okazuje się, że bardzo często, aby móc zrealizować te wymagania, żeby móc korzystać z tych wszystkich serwisów, musimy też dostosować nasze mikroserwisy do tej wspierającej logiki. Na przykład musimy zmodyfikować ich kod, żeby dostarczały jakieś metryki. Pytanie, jak można to zrobić? I zanim jakby odpowiem na nie, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt, bo ktoś mógłby tutaj powiedzieć, że no hola, hola, przecież mamy Kubernetesa. Jak do tego, że musimy zapewnić te wszystkie usługi, ma się to, że przecież mamy tą platformę, która przed naszym mikroserwisom zapewnia kompletne środowisko uruchomieniowe. Kubernetes w końcu służy nam do zarządzania serwisami, które są uruchamiane w kontenerach, umożliwia ich konfigurację, automatyzację, daje możliwości monitoringu. To wszystko prawda, przy czym wiele z poruszonych przeze mnie kwestii, chociaż są częściowo rozwiązywane przez Kubernetesa, to wiele problemów jednak tutaj pozostaje nierozwiązanych i Kubernetes można traktować jako taką bazę, taki jakby klaster, który faktycznie jest automatycznie zarządzany, przy czym poza tym klastrem jeszcze jest dużo rzeczy, o które musimy zadbać i samodzielnie zorganizować wymaganą infrastrukturę. Zatem skoro Kubernetes nie umożliwi nam pełnej integracji naszych serwisów z usługami, które obsługują naszą aplikację, czyli nie pozwoli nam w pełni spełnić naszych niefunkcjonalnych wymagań, to w jaki sposób można to dokonać? Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest po prostu rozszerzanie kodu naszych serwisów o wymagane funkcje. Czyli po prostu dodajemy do serwisu jakieś biblioteki, które będą nam obsługiwać pewne funkcje, które są częścią naszych wymagań, czyli na przykład szyfrowanie albo generację metryk, albo funkcję circuit breakera, czyli takiego odłączania serwisów, jeżeli przypadkiem zbyt powoli odpowiada na jakieś requesty. I faktycznie wielu ludzi w taki sposób postępuje, rozszerzając swoje serwisy o takie funkcjonalności. Natomiast takie podejście rodzi jednak wiele problemów. W przypadku, gdy nasza aplikacja jest bardzo złożona, mamy bardzo dużo serwisów, to
tak naprawdę większość kodu, który jest uruchamiany, to jest po prostu kod, który obsługuje platformę. I musimy w tym momencie bardzo być skrupulatni i bardzo uważać, żeby przypadkiem nie, żeby wszystkie serwisy, które są uruchomione, używały dokładnie tej samej wersji biblioteki, używały tych samych feature'ów w tych bibliotekach, żeby zgodnie na przykład dokonywać upgrade'u na nowszą wersję bibliotek. Czasem na przykład ktoś dostarcza jakąś taką zbiorczą bibliotekę, która nam będzie łączyć te wszystkie inne biblioteki i jakiś team po prostu będzie tego pilnował, ale generalnie jest to zazwyczaj dosyć duży problem organizacyjny. Też wyobraźmy sobie, że mamy chęć na przykład pisania kodu w różnych językach naszych mikroserwisów. Chcemy, żeby jeden mikroserwis był napisany w Javie, a drugi w Node.js. Jest to absolutnie możliwe i tak nawet dopuszczalne. Natomiast no, w tym momencie musimy się zatroszczyć o to, żeby każda użyta technologia też była obsługiwana przez, też miała w sobie dostarczony zestaw bibliotek, które obsłużą nam platformę, w której działa nasza aplikacja. No i ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, wyobraźmy sobie, co jeżeli w jakiejś bibliotece, które użyjemy, odkryto jakąś ważną podatność. W tym momencie błyskawicznie musimy przebudować wszystkie serwisy i dostarczyć nowe wersje na produkcję, co jest dosyć kłopotliwe i zapewnia dużo, dużo pracy dla całego zespołu. Ale wyobraźmy sobie teraz, że można by podejść trochę inaczej do tego problemu. Gdyby wszystkie funkcje do obsługi naszej platformy, w której działa aplikacja, dało się wyrzucić do jakiegoś osobnego komponentu. Wtedy nasze serwisy to tylko byłaby logika biznesowa, czyli to tak naprawdę, co nas jako deweloperów najbardziej interesuje, a ten komponent, który jakby w sobie by zawarł całą tą funkcjonalność, całkowicie by mogła przejąć infrastrukturę serwisu, tą obsługę infrastruktury, którą wcześniej po prostu wykonywaliśmy w ramach serwisu. I właśnie taką warstwą jest Service Mesh. Jest to taki właśnie niezależny komponent, taka warstwa w infrastrukturze, którego celem jest dostarczenie nam usług, które umożliwią naszym serwisom działanie naszej aplikacji na platformie Cloud Native i integrację ze wszystkimi usługami, które obsługują naszą aplikację. Dodatkowo sam Service Mesh jeszcze dostarczy nam pewną logikę, która umożliwi nam centralne zarządzanie aplikacją, czyli jej jakieś konfigurowanie, utrzymywanie, monitorowanie. I w tym momencie jakby do naszej warstwy Service Mesh będziemy wpinać nasze serwisy, tak jak powiedzmy jakieś żaróweczki do lampek choinkowych. I w tym momencie te żaróweczki już nie muszą być inteligentne, bo nie muszą wiedzieć, kiedy się włączać, wyłączać, jak jasno świecić. Po prostu o wszystkim będzie wiedział Service Mesh, a żarówki będą się tylko zajmować tym, żeby świecić. Żarówka nie jest inteligentna, inteligentny będzie system sterowania żarówką. Można użyć też takiej analogii, że jeśli cała aplikacja Cloud Native rozproszona wraz z infrastrukturą towarzyszącą to taki wielki i złożony komputer, to Service Mesh jest w nim jego płytą główną. Mikroserwisy i serwisy platformy Cloud to po prostu są komponenty, które będziemy podłączać do naszej płyty i nasza płyta główna, czyli Service Mesh, tak jak w komputerze, umożliwi ich wspólne działanie. Będzie synchronizował komunikację pomiędzy nimi, monitorował ich stan, zapewniał obsługę wejścia i wyjścia z całego systemu. I tutaj można też zwrócić uwagę na to, że jakby w miarę rozwoju elektroniki coraz więcej
inteligencji było integrowanych w ramach płyty głównej, czyli jakieś tam karty graficzne, muzyczne. Coraz więcej logiki wchodziło właśnie do płyty głównej i tutaj też z biegiem czasu wiele serwisów, które obsługiwały aplikacje Cloud Native, stało się częścią serwis Mesha. To teraz, gdy już rozumiemy tą ideę, to możemy się zastanowić, jak zbudować serwis Mesh. Jak można podłączyć serwis do serwis Mesha? Wykorzystujemy tutaj sposób polegający na tym, że w ramach poda kubernetesowego do kontenera z serwisem jest dołączany tak zwany sidecar kontener. Sidecar to w bezpośrednim tłumaczeniu wózek boczny doczepiany do motocykla. I my właśnie do naszego kontenera, który zawiera serwis z główną logiką, doczepiamy taką przyczepkę i łączymy to wszystko do jednego poda, w jeden pod. Naszą przyczepką jest Envoy. Jest to wysoko wydajne i inteligentne sieciowe proxy. Envoy jest komponentem open source stworzonym w 2016 roku przez firmę Lyft. Jako sidecar przejmuje on cały ruch sieciowy, który wychodzi i wchodzi z głównego serwisu. Taki wzorzec budowania aplikacji w Kubernetesie z użyciem sidecar proxy nazywamy ambassador pattern. Kubernetes całkowicie izoluje wnętrze poda i ze światem zewnętrznym rozmawia tylko i wyłącznie nasz proxy ambassador. Jeżeli zmodyfikujemy w taki sposób wiele podów kubernetesowych i połączymy w ten sposób wiele serwisów, to okazuje się, że właśnie stworzyliśmy osobną warstwę logiki, która nazywa na service mesh jest data plane. Ta warstwa jest odpowiedzialna za całą komunikację sieciową pomiędzy serwisami, a do tego, ponieważ nasze proxy jest inteligentne, dostarcza nam dodatkowe usługi, takie jak na przykład właśnie tak potrzebny nam serwis discovery, load balancing, funkcjonalność circuit breaking, logowanie, zbieranie metryk lub tracing. I teraz serwisy w ogóle o tym nie wiedzą. Jeden serwis może po prostu się chcieć komunikować z innym serwisem i po prostu uważa, że się z nim łączy. Natomiast tak naprawdę cała komunikacja jest przekazywana poprzez te sidecar proxy. I ta warstwa data plane, ona stała się takim jakby niezależnie działającym, rozproszonym komponentem, który będzie nam od tej pory koordynował całą komunikację w naszym klastrze. Zwróćcie też uwagę na jedną rzecz, że dzięki temu rozwiązaniu pozbyliśmy się problemów z obsługą serwisów napisanych w różnych językach. Serwisy napisane w różnych językach nie mają najmniejszych problemów z obsługą wzajemnej komunikacji, z obsługą platformy, dlatego że nawet one nie wiedzą, że są do czegokolwiek podłączone. I właściwie w ten sposób dochodzimy już do samego Istio, które jest takim kompletnym rozwiązaniem Service Mesh. Jest to rozwiązanie open source. Każdy może je zainstalować i użyć do obsługi swojej aplikacji w chmurze. Jest to dziś bardzo dojrzała technologia. Rozwijana jest ona od co najmniej 2017 roku przez takie firmy jak Google, IBM i Lyft. Według raportu Cloud Native Computing Foundation z końca zeszłego roku Istio było najbardziej powszechnie używanym service meshem w ankietowanych organizacjach. Przy czym widzicie, że też jest wiele innych rozwiązań, które są aktywnie ewaluowane przez wiele firm. Taką cechą charakterystyczną Istio jest właśnie wykorzystanie Envoy Proxy, żeby implementować warstwę data plane, a także ścisła integracja z platformą Kubernetes. Poznajmy, jak działa Istio.
Oto jest architektura Istio. Możemy tutaj znaleźć dwa podstawowe obszary: control plane i data plane. O ile mniej więcej wiemy, co dzieje się w warstwie data plane, to control plane jest takim centrum sterowania meshem, service meshem, jego mózgiem. Centralnym komponentem jest tam pod IstioD, który standardowo jest zainstalowany w namespace'ie kubernetesowym Istio System i pod ten enkapsuluje kilka wewnętrznych komponentów. Są to Pilot, Citadel i Gali. Pilot służy do implementacji Service Discovery i do pilotowania, czyli tak naprawdę konfigurowania wszystkich proxy, które znajdują się w ramach klastra. Trzyma też jakby taką wewnętrzną reprezentację całego mesha. Komponent Citadel służy jako centrum zarządzania bezpieczeństwem klastra. Certyfikatami, pełni też rolę urzędu certyfikacji, jeżeli dla wewnętrznej komunikacji, ja o tym później powiem. Zaś komponent Gali służy do przetwarzania konfiguracji pomiędzy konfiguracją Kubernetesa a konfiguracją Envoya, czyli jakby tłumaczy z abstrakcji kubernetesowych na konfigurację wewnętrzną mesha. Do zarządzania meshem właśnie używamy obiektów kubernetesowych, które rozszerzają standardowe typy Kubernetesa. Standardowe takie jak na przykład deployment albo pod. I są takie obiekty nazywane są custom resources. Są one interpretowane przez komponent IstioD i tłumaczone właśnie na konfigurację mesha, która później jest następnie dystrybuowana w ramach naszego data plane. Czyli tak naprawdę użytkownik operuje na obiektach kubernetesowych, które są następnie jakby tłumaczone na wewnętrzne jakieś konfiguracje mesha. Ja pominąłem jeszcze adiny, które można, są to takie dodatkowe komponenty, które można zainstalować w ramach control plane'a i ich celem jest rozszerzanie tej podstawowej funkcjonalności i dostosowanie do jakichś naszych potrzeb. Zazwyczaj jest to jakieś oprogramowanie, które służy do na przykład agregacji jakichś danych dotyczących metryk, jakieś wewnętrzne bazy danych. Wielu użytkowników ma różne potrzeby, także tutaj pod tym względem jest to dosyć elastyczna architektura. Control plane jest również odpowiedzialny za dołączanie nowych elementów do mesha. Gdy uruchamiany jest nowy pod, automatycznie dodawany jest do niego taki Envoy proxy i rekonfigurowane są ustawienia sieci w taki sposób, że serwis, który miał się uruchomić jako pojedynczy serwis, tylko z własnym kontenerem, nagle zaczyna być częścią naszego serwis mesha. Teraz można by jeszcze spojrzeć na data plane. Jak widać, on składa się po prostu ze współdziałających proxy, które są dołączone do podów kubernetesowych, a także z proxy, które są skonfigurowane w taki sposób, że służą jako bramy wejściowa i wyjściowa z naszego klastra. Czyli jest to odpowiednio ingress gateway i egress gateway. Tak samo jak pozostałe proxy, ingress gateway i egress gateway są konfigurowane poprzez control plane'a. No i tutaj w ramach jakby data plane odbywa się całkowita, znaczy tu odbywa się
jakby cała komunikacja sieciowa w ramach naszego klastra i jest to komunikacja, która jest zarządzana właśnie poprzez nasze proxy i może, które, tak jak mówiłem, dostarczają nam wielu, wielu różnych usług, takich właśnie jak filtrowanie, kierowanie ruchem, komunikację z usługami, serwis discovery, szyfrowanie i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy dalej. Warto zwrócić uwagę na taki fakt właśnie tej integracji Istio z infrastrukturą Kubernetesa, bo samo Istio tak naprawdę, ono nie stanowi jakiegoś osobnego bytu, który istnieje poza klastrem. Cała ta funkcjonalność jest zbudowana w oparciu o właśnie obiekty kubernetesowe i w ogóle nie istnieje poza kontekstem Kubernetesa. Więc mamy tutaj, powiedzmy, jakąś warstwę infrastruktury, która jest dostarczona przez naszego cloud providera. Na tej warstwie infrastruktury uruchamiamy klaster Kubernetesa, a w tym klastrze Kubernetesa uruchamiamy serwis mesh i do tego serwis mesha podłączamy serwisy tworzące naszą aplikację. Dowiedzieliśmy się już, jaka idea stoi za Istio, jak ono jest zbudowane i jak działa, to teraz moglibyśmy porozmawiać chwilę, jakie są pożytki z tego narzędzia i w jaki sposób można je wykorzystać w codziennej pracy. Po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, Istio zdejmuje nam z serwisów odpowiedzialność za zarządzanie środowiskiem i obsługą aplikacji. Serwisy od tej pory po prostu mogą zawierać kod, który obsłuży nam tylko logikę biznesową, a nie będzie obsługiwał infrastruktury. Przykładowo, możemy tutaj na przykład przestać myśleć o tym, czy nasz serwis obsługuje szyfrowanie, czy może jest potrzebna jakaś logika retry, czy jeszcze jakieś inne funkcjonalności. To wszystko jest całkowicie przeniesione do serwis mesha. Ale to nie wszystko, bo dzięki inteligentnemu zarządzaniu ruchem sieciowym przez taki serwis mesh okazuje się, że możemy zrealizować bardzo wiele zadań, które w zwykłym Kubernetesie byłyby bardzo trudne do osiągnięcia albo w ogóle niemożliwe wręcz. I tutaj takim bardzo użyteczną praktyką są takie rzeczy jak canary releases, dark releases i AB testing. Ja troszkę o tym powiem. Canary releases to jest taka praktyka polegająca na tym, że chcemy zapewnić możliwość wdrożenia nowej wersji jakiegoś serwisu na klaster produkcyjny, zapewniając ciągłość pracy i możliwość przetestowania go w takich jakby warunkach bojowych. Natomiast nie chcemy tego, żeby cały ruch sieciowy został skierowany na nowy serwis. Więc możemy tutaj wyznaczyć pewną regułę, którą zrealizuje nam Istio, że tylko na przykład 1% ruchu sieciowego zostanie skierowany do naszego świeżo wdrożonego serwisu. Dzięki temu możemy obserwować nasz serwis, jak on się zachowuje w takich warunkach produkcyjnych, w razie czego możemy go usunąć, a ewentualny błąd nie dotknie wszystkich naszych użytkowników. Z kolei dark releases polega na rozdzieleniu ruchu sieciowego. Mamy tutaj sytuację, w której chcemy przetestować jakiś serwis, jakąś nową wersję serwisu i decydujemy się, że po prostu rozdzielimy ruch sieciowy, skopiujemy go wewnątrz naszego klastra i skierujemy kopię naszego ruchu sieciowego bezpośrednio do nowego serwisu i będziemy mogli obserwować, czy nie ma jakichś problemów. Jeżeli wszystko jest w porządku, później możemy podjąć decyzję o przekierowaniu wyjścia z tego serwisu już do klientów. Jest też
Taka praktyka AB testing, też bardzo ciekawa. Służy ona do walidacji pewnych założeń biznesowych. Jeżeli chcielibyśmy na przykład wdrożyć jakiś nowy algorytm, na przykład sugerowania jakichś nowych artykułów do zakupu, albo na przykład chcielibyśmy wdrożyć nowy layout naszej strony internetowej i tak naprawdę nie jesteśmy pewni, jaki będzie efekt tego naszego rozwiązania, czy nasz pomysł on ma sens, czy może nie. Możemy rozdzielić ruch sieciowy w taki sposób, że jakaś część użytkowników będzie otrzymywała, wchodząc na naszą stronę, będzie po prostu dostawała wyniki, które będą z jednego albo z drugiego serwisu i dzięki temu będziemy mogli porównać, czy dany algorytm działa szybciej albo wolniej. Zbierając jakieś metryki, będziemy mogli tutaj ustalić sobie, czy warto jest inwestować w jakieś rozwiązanie. Oprócz tego Istio pozwala na takie pełne, na budowę takich pełnych, inteligentnych bram sieciowych, dzięki którym można na przykład dodać jakąś dodatkową logikę typu, że jeżeli na przykład ktoś wchodzi z komórki, to przekierować go na specjalną wersję strony dla telefonów komórkowych. Jeżeli ktoś wchodzi z jakimiś specjalnymi nagłówkami HTTP, to też możemy przekierować go do jakiegoś innego serwisu. Także tutaj mamy bardzo dużo możliwości. Generalnie przy pomocy Istio Gateway można tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobić i jakby w pełni zastąpić taki typowy kubernetesowy ingres, który przyjmuje ruch sieciowy. Oprócz tego możemy wykorzystać nasz Istio do testowania naszej aplikacji. Możemy się pobawić w dodawanie błędów albo dodatkowych opóźnień pomiędzy naszymi serwisami i obserwować, jak nasze serwisy się zachowują, czy gdzieś jakiś pojawienie się jakiegoś błędu nie powoduje na przykład jakiegoś bardzo poważnej awarii, która kiedyś musiałaby się zdarzyć. No, można jeszcze używać Istio jako circuit breakera, czyli po prostu zabezpieczać serwisy przed tym, żeby się nie zatykały, przetwarzając zbyt dużą ilość requestów i odcinały sobie wzajemnie ruch. To jest kwestia samego zarządzania ruchem sieciowym. Jeżeli chodzi o tak zwaną obserwowalność, nie ma tutaj lepszego słowa, Istio umożliwia nam bardzo dużo tutaj w tej kwestii. Dostarcza nam po prostu bardzo wiele użytecznych narzędzi, które służą nam do zarządzania i monitorowania naszej aplikacji, zastępując tak naprawdę jakieś ręcznie klecone i konfigurowane systemy. Tutaj mamy wszystko kompleksowo zarządzane poprzez control plane. Mamy zgodność tam z wieloma narzędziami, które służą do konfiguracji i zarządzania service meshem. To jest narzędzie Kiali, jakieś narzędzia, baza danych Prometheus, która służy do zbierania metryk na wielu poziomach, na przykład metryk związanych ze zużyciem zasobów, z obsługą serwisu, z samym Istio. Możemy też wykorzystać narzędzia do rozproszonego tracingu, czyli do śledzenia wywołań pomiędzy serwisami. I tutaj też tak samo jest bardzo wiele używanych technologii. Każdą z nich można użyć w zależności od potrzeb. Można też zbierać logi przy pomocy Istio.
co prawda Istio nie zapewnia jakiejś centralnej bazy do ich przechowywania, ale możemy skonfigurować ich i gdzieś jakiś w jeden sposób ich zbieranie i gdzieś przesyłanie dalej do jakichś innych systemów. Jest też kwestia bezpieczeństwa. Przy pomocy Istio jesteśmy w stanie bardzo kompleksowo załatwić temat bezpieczeństwa dla całej aplikacji. Możemy zapewnić szyfrowanie całego ruchu sieciowego pomiędzy naszymi serwisami. Jesteśmy w stanie zapewnić uwierzytelnianie na naszych gatewayach wejściowych do systemu. Jesteśmy w stanie zapewnić wydzielanie jakichś segmentów w naszym klastrze i stosowanie jakichś polityk bezpieczeństwa, czyli jakiś serwis tylko może się łączyć z innymi serwisami. Nie ma możliwości, żeby każdy z każdym mógł sobie tak bezkarnie rozmawiać. Możemy też podłączyć do naszego Istio jakiś system dostarczania autoryzacji użytkowników na bazie OpenID Connect i tokenów JWT, który spowoduje, że będziemy w stanie autoryzować różnych użytkowników, a nawet autoryzować serwisy, które będą mogły rozmawiać ze sobą tylko wtedy, kiedy otrzymają do tego pozwolenie. I tutaj właściwie wracając, jeżeli wrócimy do tego slajdu, od którego zaczęliśmy naszą opowieść, to możemy tutaj zobaczyć, jak w ilu obszarach właśnie środowiska Cloud Native możemy skorzystać z funkcji, które nam daje Istio. Jest to bardzo, bardzo rozbudowane i szerokie narzędzie. Dzięki niemu możemy centralnie zarządzać całym środowiskiem aplikacji Cloud Native. Ułatwia na pewno pracę, zapewnia bardzo dużo użytecznych narzędzi, rozszerza w wielu punktach takie zwykłe funkcje Kubernetesa. Tam, gdzie zaznaczyłem, że jakąś funkcjonalność realizuje i Istio, i Kubernetes, najczęściej Istio tutaj jest dużo bardziej zdolny do i jakby funkcje Istio są dużo bardziej rozbudowane. I tutaj, gdy mówimy o Istio, to też musimy zdawać sobie sprawę, że nie jest to technologia, która jest receptą na każdy problem i każdy kłopot dewelopera aplikacji chmurowej. Nie ma sensu brać Istio, jeżeli my tak naprawdę go nie potrzebujemy. I musimy zdawać sobie sprawę, że są przypadki, kiedy po prostu Istio może nam sprawić problemy. I też jego użycie też pociąga za sobą pewne konsekwencje. Takimi konsekwencjami są na pewno koszty, gdyż w środowisku chmurowym płacimy za zużywane zasoby, a używanie dodatkowych komponentów to jakiś tam stały koszt, który gdzieś tam będziemy ponosić. Istio jest do tego dosyć skomplikowanym narzędziem i nie jest łatwo od razu się go nauczyć i używać. I jeżeli ktoś na przykład chciałby dołączyć do swojej aplikacji Istio, to powinien być świadomy tego, że powinien najpierw bardzo dobrze zrozumieć, jak je dobrze skonfigurować i poustawiać, tak żeby sobie więcej szkód nie narobić niż przynieść pożytku. No i jeszcze ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to kwestia obciążenia, to kwestia jakby obciążenia czasowego, gdyż no, musimy zdawać sobie sprawę, że każde proxy, które gdzieś działa, ono będzie nam robić jakiś dodatkowy narzut, gdzieś przetwarzać ten ruch sieciowy i jeżeli zależy nam naprawdę na bardzo szybkim działaniu aplikacji,
to ten narzut może wtedy mieć dla nas znaczenie. To nie jest duży narzut, to są jakieś milisekundy, natomiast gdzieś one mogą się sumować w jakieś znaczące już problemy, mogą powodować jakieś problemy. Cóż, ja bym tak z własnego doświadczenia radził, że Istio najlepiej używać w momencie, kiedy zarządzanie klastrem kubernetesowym staje się naprawdę już dużym problemem i potrzebujemy po prostu jakiegoś wspólnego środowiska do konfiguracji całej platformy, na której działa nasza aplikacja. Wtedy Istio naprawdę może nam bardzo pomóc. W przypadku, jeżeli nasza aplikacja składa się z 5 serwisów, to tak naprawdę nie ma ono sensu. Chyba że ktoś chciałby po prostu je poznać. Teraz chciałbym przejść do dema. Chciałbym tak pokrótce pokazać jakieś takie podstawowe funkcje Istio, jak ono działa. Wykorzystamy tutaj oprogramowanie Minikube, które pozwala na uruchomienie na takim własnym laptopie pełen klaster kubernetesowy. Ja tutaj przygotowałem komendy, ponieważ sama instalacja Istio i uruchomienie przykładowej aplikacji troszkę by zajęło, to ja przygotowałem w pełni działający klaster. Klaster zawiera aplikację, która składa się z kilku mikroserwisów. Tutaj pokażę jej architekturę może na początek. Będziemy ją obserwować. Składa się z kilku serwisów, które będziemy mogli sobie skonfigurować i będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób przy pomocy Istio można sterować ruchem sieciowym. Na razie, zanim jakby przejdziemy do tej aplikacji, ja chciałbym pokazać jak wyglądają pody kubernetesowe w momencie, gdy zaczynają być, gdy uruchamiamy Istio. Więc mamy tutaj. Przepraszam, czy widać mój ekran? Jasne. Okej, dzięki. Tutaj mamy namespace Istio system, w którym znajdują się właśnie komponenty, które wykorzystuje Istio. Możemy tutaj zobaczyć główny pod, który się nazywa IstioD. On tak naprawdę jest głównym komponentem naszego control plane'a. Mamy też tutaj Istio Ingress Gateway, który wykorzystujemy do komunikacji z całym klastrem. Mamy też zainstalowane kilka add-onów, które zbierają nam aktualnie metryki. I są to Grafana, są to tutaj, widzimy, baza Prometheus, narzędzie Kiali do konfiguracji klastra Istio, narzędzie Jaeger do obsługi tracingu i narzędzie Grafana, które służy do wizualizacji metryk. Ja teraz mamy tutaj namespace'y, mamy tutaj namespace test. Ja w tym namespace'ie. Przepraszam, taka uwaga, mógłbyś troszkę powiększyć czcionkę? Okej, dobrze. Chyba już jest lepiej. Zdecydowanie lepiej, dzięki. Okej, dziękuję. Dobrze, mamy tutaj namespace test, w którym ja w tym momencie uruchomię
pod który będzie zawierał serwer www Nginx. OK. Widzimy, że został uruchomiony serwer www. Możemy go sobie obejrzeć, jak on wygląda. Cóż, serwer www pod serwerem www zawiera jeden kontener, który po prostu zawiera obraz Nginxa. Skasujmy go teraz. OK, skasowany. Pod Nginxa jest skasowany. Poczekajmy chwileczkę. I teraz wykorzystamy taki feature Istio, który właśnie polega na tym, że jeżeli na danym namespace'ie znajduje się labelka Istio injection równy enabled, to control plane do każdego poda, który będzie uruchomiony w tym namespace'ie, momencik. Każdego poda. OK, dobrze. Widzimy, że mamy. A, przepraszam. Błędny namespace test. OK. Zalabelowaliśmy właśnie nasz namespace. I jeszcze raz wykonamy tę operację, czyli uruchomimy naszego poda. Pod Nginx created i teraz możemy zobaczyć, że mamy w naszym podzie dwa kontenery. Coś się stało. Istio dokleiło do naszego poda swój Istio proxy. Teraz możemy przyjrzeć się, jak wygląda nasz kontener, nasz pod. To widzimy, że tutaj się sporo zmieniło. Mamy tutaj dwa kontenery. Pierwszy to jest Nginx test, to jest Nginx, zaś drugi to jest właśnie Istio proxy. I to jest właśnie nasz proxy, które od tej pory kontroluje cały ruch przychodzący i wychodzący z naszego serwisu. Dobrze, teraz pokażę Wam, jak wygląda obsługa aplikacji poprzez Istio. Tu mamy przeglądarkę. Mamy tutaj GUI, które dostarcza nam nasza aplikacja. To GUI składa się między innymi z notki na temat książek. Każda z notek jest dostarczana przez inny serwis. W obecnej chwili jest to przypadkowe, czyli mamy tutaj notkę czerwoną, notkę czarną albo brak notki. Natomiast przy pomocy Istio tutaj mamy schemat. Ta wersja serwisu nie dostarcza notek, ta dostarcza czarną notkę, ta dostarcza czerwoną. Przy pomocy Istio możemy skonfigurować ruch sieciowy tak, aby zarządzić nim, żeby móc w inny sposób niż defaultowy dostać wyniki z każdego serwisu. I tutaj ja do tego celu ja uruchomię narzędzie, które się nazywa Kiali.
Dzięki niemu będziemy mogli o, przepraszam, co jest istio CT. Okay. Narzędzie Kiali zapewnia nam pełen przegląd. Narzędzie Kiali zapewnia nam pełen przegląd tego, co dzieje się w naszym klastrze. Możemy tutaj w formie graficznej sobie obejrzeć, jak wygląda ruch sieciowy, gdzie aktualnie i do jakich serwisów jest przesyłany ruch sieciowy. To wszystko jest tworzone dynamicznie na bazie tego, co zbierają nam nasze proxy. I mamy tutaj możliwość takiego bardzo, bardzo szczegółowego monitoringu, co się dzieje w ramach każdego serwisu. Możemy na przykład wejść sobie do jakiegoś serwisu, zobaczyć jego metryki, jak wygląda ruch sieciowy na nim, czy są zgłaszane jakieś błędy. No tutaj akurat nic nie widzimy za bardzo. Jeżeli z jakim serwisem są problemy, mielibyśmy tutaj informację wyświetloną, że dany serwis zwraca błędy. Możemy też na przykład wejść i sobie zobaczyć logi bezpośrednio z danego serwisu spoda Kubernetesowego. I teraz naszym celem jest zarządzanie ruchem sieciowym. Więc chcielibyśmy zobaczyć, czy możemy zmodyfikować ruch. Do tego możemy to osiągnąć w bardzo prosty sposób. Tu mamy opcję Actions i mamy tutaj możliwość zrobienia czegoś takiego, co się nazywa Traffic Shifting. I w tym momencie możemy na przykład przesłać, ustalić, że 90% będziemy otrzymywali wyniki z serwisu wersji drugiej, a cała reszta będzie prawie że nieużywana. I dodaliśmy teraz coś, taką abstrakcję kubernetesową, która nazywa się Virtual Service. Virtual Service właśnie jest taką regułą, która definiuje nam taką zasadę zarządzania ruchem sieciowym w Istio. Jeżeli teraz wrócimy do naszego GUI i zaczniemy odświeżać stronę, to widzimy, że prawie zawsze otrzymujemy zestaw czarnych notek. Czyli nasza reguła działa. Ale tak naprawdę nie potrzebujemy GUI od Kiali, żeby mieć ten sam efekt, ponieważ my tak naprawdę operujemy na obiektach kubernetesowych. Czyli możemy spróbować wyłączyć teraz Kiali. I pobierzemy sobie Get Virtual Services i zobaczymy, co tu jest. I tak, owszem, mamy tutaj świeżo utworzony Virtual Service o nazwie Reviews, który jest związany właśnie z naszym serwisem. Spróbujmy wyedytować ten Virtual Service tak, żeby zmodyfikować ruch sieciowy, który dociera do serwisów. VS to jest skrót od Virtual Services. I widzimy tutaj, mamy taki typowy obiekt kubernetesowy o nazwie Virtual Service.
to jest obiekt, który definiuje nam właśnie Kiali, definiuje nam właśnie Istio. I zmodyfikujmy to znowu do wartości na przykład 50. Użyjemy tutaj 50 i 0. Zapiszemy nasze zmiany. I teraz, jeżeli spróbujemy obsługiwać stronę internetową, to widzimy, że dostajemy albo brak notek, albo czarna notka. Także tylko i wyłącznie ruch sieciowy obecnie idzie tylko przez do dwóch serwisów. Także to były nasze reguły przesyłania sieciowego. Ja teraz na tym skończę może demonstrację zarządzania ruchem sieciowym. Jeszcze teraz chciałbym pokazać Wam, jak wyglądają inne narzędzia, z których możemy skorzystać. I tutaj mamy na przykład Grafanę. Istio CTL. Istio CTL to jest taki podstawowy command line'owy tool do obsługi właśnie Istio. Jeśli uruchomimy Grafanę, to możemy zobaczyć, że mamy tu już skonfigurowane i dostępne dashboardy, które nam wizualizują, jak wygląda ruch w naszym klastrze, w naszym service meshu. Mamy tutaj jakiś workload, mamy tutaj wykres success rate'ów, informacje o ruchu sieciowym. Tych dashboardów jest kilka, nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie tworzyć jakieś inne. Tu mamy dashboard, który nam pokazuje zużycie zasobów na Ingress Gateway i przez Istio Proxy. Jak widzimy, narzut, który tutaj daje nam, dodaje Istio do działania, wcale nie jest aż tak duży. To są opisy tych dashboardów. Może jeszcze. Tu są workloady od klientów. Także. I workloady serwisów. Dobrze. To było narzędzie Grafana. Ono wizualizuje nam dane, które znajdują się w bazie danych Prometheus. I jeszcze chciałem pokazać Wam jedno narzędzie. Ono się nazywa Jaeger i służy właśnie do zbierania i wizualizowania informacji dotyczących tracingu, czyli właśnie tego, jak każdy z serwisów wywołuje inne, dzięki czemu można potencjalne awarie znajdować albo debugować. Dobrze, mamy tutaj interfejs użytkownika tego narzędzia i możemy tutaj dokonać zbierania danych i wybrać sobie jakiś, powiedzmy, trace, gdzie możemy obserwować, jak wyglądał przebieg komunikacji pomiędzy poszczególnymi mikroserwisami i ewentualnie możemy zawsze tutaj wejść i sobie jeszcze obejrzeć szczegóły, jak wyglądał request, czy były jakieś błędy, jakie były wartości użyte przy na przykład wywołaniu. Widzimy, że to wołane było z Karla. No i cóż, i dzięki temu jesteśmy w stanie dosyć dokładnie znaleźć jakiś problem z ruchem sieciowym w naszym klastrze. I to właściwie, myślę, była już ostatnia z rzeczy, które chciałem pokazać.
Myślę, że w tym momencie moglibyśmy przejść już do części pytań i odpowiedzi. Jestem bardzo ciekaw, czy są jakieś pytania? No, jak na razie na czacie nic się nie pojawiło, ale zachęcamy. O, dziękuję bardzo, jest pierwsze pytanie. Zdecydowanie widzę zalety takiego rozwiązania, jak na przykład łatwiejsze centralne zarządzanie konfiguracją. Ale jeśli dobrze zrozumiałem, czy nie jest to jednocześnie najsłabsze ogniwo, ponieważ w przypadku awarii ataku ucierpią wszystkie żarówki jednocześnie? Dobre pytanie, dziękujemy. Jest to bardzo, bardzo słuszna uwaga. Istio na szczęście jest bardzo, bardzo skrupulatnie przeglądane pod kątem problemu z bezpieczeństwem. Od czasu do czasu oczywiście znajdują się podatności, dlatego powinniśmy być tego świadomi i być zawsze gotowi na to, żeby zapewnić jak najbardziej aktualną wersję naszego komponentu. Faktycznie w razie problemów no, musimy być w stanie zareagować na taki atak. Okay, jest kolejne pytanie. Dodatkowo, czy serwis mesh w praktyce nie jest również wąskim gardłem pod większym obciążeniem, gdyż początkowy ruch nie jest już rozdzielony na poszczególne serwisy, tylko przechodzi przez serwis mesh. Czy w praktyce widać jakieś większe spadki wydajności, tym spowodowane w porównaniu do tradycyjnego podejścia? Okej. Więc odpowiedź na to pytanie jest taka, że raczej nie powinniśmy się bać aż tak dużych spadków wydajności, gdyż tak naprawdę serwis mesh, on jest rozproszonym komponentem. Mówiąc o ruchu sieciowym w serwis meshu, mówimy tak naprawdę o ruchu sieciowym pomiędzy proxy, które są wspólnie skonfigurowane. Natomiast samo proxy jest bardzo wydajne. Jedyną jakby wąskim gardłem, które tutaj może wchodzić w grę, jest po prostu czas przetwarzania samych requestów w ramach samego pojedynczego proxy. Co, tak jak mówiłem, może się faktycznie gdzieś tam zsumować w jakieś tam zauważalne opóźnienie, natomiast nie powinno stanowić żadnej jakiejś bariery, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie. I ja tu też pozwolę sobie dodać, że z pomocą idzie też Kubernetes, bo w przypadku, jeśli mamy bardzo wysoki ruch, to możemy po prostu wyskalować naszą aplikację, czyli powstaną dodatkowe pody. Każdy z nich będzie miał odrębny sidecar, natomiast ruch będzie rozdzielony pomiędzy poszczególne instancje, więc w efekcie będziemy spełniać wymagania, jakie są na nas nałożone. Ja mogę jeszcze dodać, że mogę sobie wyobrazić jakby możliwość zbudowania high availability Istio, czyli powiedzmy jakiegoś takiego systemu, w którym nasz control plane miałby jakieś pody backupowe, które by w razie jakichś problemów z zastosowaniem konfiguracji mogły wesprzeć go w samym działaniu. Natomiast szczerze mówiąc, nie spotkałem się z taką konfiguracją. Ja jeszcze też dodam ze swojej strony, że tak naprawdę normalne aplikacje, znaczy normalne, co jest normalne, to jest pojęcie względne, natomiast aplikacje, które powiedzmy większość z nas może uznać jeszcze teraz za normalne, czyli takie, które nie są chmurowymi aplikacjami, czyli na przykład piszemy sobie coś, nie wiem, w Javie czy w dotnecie, czy gdzieś tam deployujemy to na jakimś serwerze, one też mają proxy. Może my tego nawet nie widzimy jako programiści, powiedzmy, którzy gdzie się skupiamy na jakimś tam Tomcatie czy na jakimś innym serwerze, gdzie tam wystawiamy Apache, gdzie wystawiamy tą aplikację. Natomiast jest duża szansa, że pomiędzy tym a tym, co faktycznie widzi internet, jest jeszcze proxy jedno czy nawet kilka, które właśnie robią. I tak naprawdę w przypadku Istio mówimy po prostu patrząc tak jakby punktowo o po prostu jednym proxy, który jest dodany do jakiegoś czegoś, co realizuje moc obliczeniową, nie? Czyli sobie ruch wchodzi po prostu z zewnątrz gdzieś tam, więc to jest jakiś taki jeden malutki kroczek na drodze tego requestu do miejsca, w którym on jest przetwarzany, więc tak naprawdę opóźnienie raczej nie powinno być znaczące. Jedyne, co jest ważne podkreślenia, że te proxy wszystkie są skonfigurowane w ten sam sposób.
Dobrze, mamy teraz kolejne pytanie, które dla odmiany dotyczy metryk. Otóż Grzegorz pisze następujące. Rozumiem, że zbieranie metryk dla komunikacji HTTP jest trywialne, ale co jak potrzebujemy metryki związanej z logiką biznesową? W takim przypadku obowiązuje już nas takie podejście klasyczne. Jeżeli potrzebujemy z naszej logiki biznesowej wysłać czy udostępnić jakąś metrykę, no to wtedy musimy dokonać odpowiedniej korekty w samym serwisie. To tak naprawdę tutaj w zależności od tego, gdzie ta aplikacja jest, dostarczamy to w inny sposób. Jeżeli aplikacja jest w chmurze, dobrym wzorcem jest 12-factor apps, gdzie po prostu wystawiamy nasze metryki czy logi na system output, który natomiast jest zgarniany później przez jakiś właśnie log collector czy metric collector typu Prometheus czy jakiś Elastic, nie, w przypadku logów. Także generalnie nasza aplikacja musi sobie w jakiś sposób poradzić tutaj.